Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zwerdy, z kolejnym odcinkiem kanału. Gramy dzisiaj w Splaprus z Postirolem. I widzimy się już na arenie. Tak jak mówiłem, dzisiaj gramy sobie w Splapru na serwerze hivemc.com. Jest to ten przecudowny tryb, w którym chodzi o to, żeby zrzucać swoich przeciwników za pomocą ciastka z platformy i zdobywać za to punkty. 20 punktów równa się zwycięstwo, więc zaczynamy. No i dzisiaj jest ze mną Postirol, tak jak mówiłem. Siemanko. Bo uznałem, że trzeba jakieś tutaj różnorodności w zapraszaniu gości wprowadzić też. Z racji, że będę teraz lekkie zapasiki robił, powiedzmy, bo wyjeżdżam na 3 dni nad morze. Kto był nad morzem, może zostawić komentarz i napisać, w jakiej miejscowości był. Ja do jakiejś miejscowości na P, tylko nie pamiętam, jak się nazywa teraz. Ciągle zapominam, ale wiem, że wiedziałem i kurde spadły. Muszę się skupić do tych grze, bo chciałbym dzisiaj też chociaż raz wygrać, kurde, jak na odcinku z Zio wtedy. I tu chyba jakiś antyknok definitywny, ewentualnie jakiś naprawdę mocny przeciwnik nam się trafił. I tu jest Postirol, kurde. On jest tym, że on jest hakerem właśnie, dlatego wygra. Bez jaj. Ale to chillowo, serio. To jest najgorsze, antyknok albo fly, nie? Ja powiem ci, że ostatni odcinek, co tutaj grałem, to trafiliśmy na takiego perfidnego po prostu hakera, który na aurze i flyu latał wszędzie i wiesz, i wszystkich sobie dobijał. To ten Scotty chyba jest, nie? Tak mi się wydaje, ten pierwszy. Ale szczerze mówiąc, anti-cheat powinien go wyrzucić z areny zaraz, bo ostatnio też tak było, to cheatera wyrzucił anti-cheat po chwili. Okej, wyrzuciłem kogoś, fajnie, nawet nie widzę się w tabeli, także bardzo mało punktów muszę mieć. Co by youtuber? Strasznie głupia mapa jest, kurczę, strasznie wielka ta platforma. Na innych platformach wystarczy, że raz cię pacnę i stary wypadasz od razu. No nie, spadłem, co to ma być w ogóle? Naprawdę, beznadziejnie widzę na tej arenie. Jest w ogóle dzisiaj kamerka, także siemano wszystkim. Okej. Przystojny youtuber. Tak, przystojny youtuber, bez przesady. Może nie aż tak bardzo. I swoją drogą mój cień, kurde, widać. Mam taki problem ogólnie z oświetleniem, muszę wam powiedzieć, że kiedy mam odsłonięte okno, kiedy jest jeszcze jasno na dworze, to mam zwykle odsłonięte okno, no normalna rzecz, nie? No nie będę zasłaniał okna, kurczę, bo nagrywam. To jest ten problem, że mi się cień normalnie pojawia z jednej strony, a tak cienia dobrze nie widać nieraz, jak dobrze ustawię sobie lampę i nie wiem, czym to jest spowodowane. I nadal się nie widzę w tej topce, nie wiem czemu, kurczę. Powinienem gdzieś tam być. O, i zbanowali tego haksiora, nice. Kolejny typek tu biega na tym na Nounoku, jakiś ma takie kolorowe włosy. Ten Igrian, ten ma Nounoka. Bonałem go 3 razy i to. Czy wiesz co, niektórzy mają tutaj pingi ogólnie, bo serwer jest zagraniczny, także no. Nie każdy ma takie super łącze jak my, ale faktycznie, ten na wyższej platformie też. Albo... No właśnie tam, właśnie o niego mi chodzi, no on jest na najwyższej. Bo wiesz, albo ma lagera, albo ma ten. W sensie może też z nim być tak, że po prostu Ty wylecisz! Nie! Że jakby sobie wiesz, zwiększa ilość pingu, nie? Podczas kiedy go próbujesz zrzucić. I to jest też całkiem możliwe. Bo też słyszałem o takich zabiegach, kurczę, że takie coś robią ludzie, żeby wiesz, w PvP być lepsi, żeby do beczek nie wpadać i tak dalej. Słyszałem, że coś takiego jest ogólnie. Że wiesz, rozłącza sobie kabel momentalnie, nie? Tylko nie wiem, czy to na serwer powinno działać. Chyba nie, nie powinno, także no nie wiem, prawdopodobnie hack się. Tak jak mówię, okej, 10 kili. Lecisz super. Mi, no nie, no Postirol to wygra, bez jaj. O, dobra, musimy zrzucić tego niebieskiego pingwina. Niebieski pingwin, niebieski wieloryb, co? Lecisz Posti? Nie zrzucił mnie, nie wierzę, najgorzej. Nice, nie killuj teraz, bo wygrasz, nie zabijaj. Ta, on ma tego, on ma... Nie, zabijam cię. Nie, ale ty nie mnie, nie na mnie ostatni kill. Chodź tutaj, cwaniaku, kurde. Chodź tu. Nie, no najgorzej! No nie, no i spadłem. Nie, bo ty jesteś 12! Dawać mi tu kogoś. Easy. Stary, no nie możesz. No nie, no i wygrał pierwszą rundę i widzimy się, kurczę, na drugiej. I moi drodzy, tak, że jesteśmy na drugiej arence w dzisiejszym odcinku. Czekajcie, muszę sobie szybko tutaj ogarnąć. Okej, okay. To jest mapa... to nie jest Pac-Man. To disco... Nie wiem, kurczę, co to za mapa, serio. Grałem na niej, ale nie pamiętam jej nazwy. Zaraz powinniśmy mieć chyba na tabelce obok. Więc, kurczę, zaczniemy od tego, że trzeba Postirola zrzucać z areny, żeby wygrać. Ogólnie w tej rundzie. Bardzo dużo. Okej, okay, czy ty poleciałeś po Stiro, czy ja dostanę killa za ciebie? Chyba nie. Chyba nie poleciałeś. Chyba nie, chyba jest teraz za polecisz. Później nie poleciałem, ty co, nie poleciałeś? Jak ty mogłeś nie polecieć? Ej, ale to jest haksior. Postirol ma jawnego antyknoka, nie? Wbija cię na jego kanału. No nie, no to jest fokus, ej. Ile tu Postirol zrzuca w ogóle? No bez przesady, ja cały czas jestem pod areną. Co to w ogóle ma być, kurcze? To jest bardzo mało... Warty materiał, dobra, lecimy, kurcze. Tutaj przydałby się graf i jego magiczne palce, nie? Do klikania, kurde, tego. To niezłe paluszki grafa. Paluszki grafa. Nowa grupa na Facebooku. Paluszki grafa. Dobra, jakiegoś białego udało mi się w końcu zrzucić, kurde. A i tak do tabeli nie wejdę, bo to jest mój pierwszy kill. Dobra, DJ Wolf zrzucona. Okej, okay, fajnie. Idzie nieźle, idzie nieźle, idzie...
bardzo ten. No jak Postiro tak będzie, kurczę, wszystkich wybijał, no to... To zajmie nam chyba z tydzień nagranie tego odcinka, nie? No tyle, tydzień na rynek, XD. Ja pierdzielę. Elo? Co ty tak wszystkich zrzucasz, ty cheatuchu jeden, kurczę? No cheatuch autentyczny, nie? Zwróciłeś mnie, wiesz o tym, nie? Jak nie? No nie zwróciłeś mnie, ja cię zrzuciłem, a ty mnie nie. No bez jaj, no ja cały czas pod arenem jestem, Postiro już ma 20, no i bez jaj. Postirol. No nie, no i kolejna arena, żart. Widzimy numer 3 i zaczynamy. Tym razem Postirol, no nie ma szans, bo to jest mapa Pac-Man, tak, a ja jestem tutaj takim Pac-Manem. Ja będę zżerał wszystkich przeciwników, także teraz ja wygrywam. Zaklepuję, opluwam. Nie ma, obśliniłem Postirol tą arenę, także ja wygrywam. Dobra, zobaczymy. We will see, you will see. Mam pomysł. Jak teraz wygrasz, to masz zadanie, że nie możesz używać przycisku myszy do bicia, tak? Na kolejnej arenie. Co? Zleciałeś, no i pięknie. No i kolejny kill. Ale super, ale killujemy, what the fuck? 4 kile już mam, wow. Super, naprawdę, teraz mega nam poszło i teraz musimy... Rawni, kurde, zleciałem, no nie, ale chyba 7 kill zdołam dobić. Zdołałem dobić, tak, dokładnie, nice. Ale ładnie to leci teraz, kurczę. Tylko wiesz co? Najlepszą strategią jest w ogóle nie podskakiwać na tej arenie, powiem ci szczerze. Ja nie podskakuję. Bo dzięki temu cię nie można tak wybić od razu za arenę. O, fuck, no i kurde, zleciałem. 8 killi. Postiro ma 4, okej. Teraz mu nie idzie tak aż zarąbiście mega. I chyba lepiej by było kogoś łapać, kurczę, na rogu mapy, szczerze mówiąc, niż na środku. Bo będzie łatwiej nam na pewno zrzucić, bo ze środka to widzę, że jeszcze można zahaczyć o coś. Okej, ta niestety nam się złapała. Kurde, plecy miałem, no nie. Ziomek podskoczył i poleciał. Dobra, czy to był mój kill? Tak, to był mój kill. Nice, mam 10 killi, stary. Ty masz 6. No to jestem bezpieczny jeszcze, dobra. Ten Red Hulk ma lagi albo cheaty jakieś ekstra. No nie, gościówka w ogóle wyskoczyła mi z areny. No nie wiem, co jeszcze możemy pogadać ogólnie, po prostu takiego konstruktywnego, co byś chciał tutaj powiedzieć. Nie wiem, Cyfer kupuje sobie jakieś turangi czy jakieś rzeczy na tym hajwie. Nieprawda. Jeden raz a przegrywa. Tak, jasne. Tu nie ma rank, stary. To jest czysty minigame i to jest piękne. To co mówiłem w poprzednim odcinku. Na swoim własnym odcinku. Szacunek, przede wszystkim szacunek. Gówniarzu. Lecisz, Cyfer! Ty dresie! Ty dresie. Postiro i historia jednokolorowego dresu, nie? Jednoczęściowego dresu. O nie, nie. Ci co byli na pryko nie wiedzą. Jednokolorowy dres. Lecisz, Cyfer! No nie, i spadłem, no i weź, mam 15, 16. Jak my Sojusz, lecisz, stary, Cyfer. Praktycznie. No nie, no a ty znowu się zatrzymałeś na tym. Ale dobra, przynajmniej ta runda nie jest taka niewyrównana jak poprzednia. Przynajmniej tym razem mogę pokazać klatę. Albo nie mogę, bo mnie film zablokują, nie? No nie, no nie mogę polecieć, kurde. No nie, i wygrał mną! To moim killem! Co za człowiek, no! Więc ostatnia arena w dzisiejszym odcinku i gramy na mapie Pac-Man po raz kolejny. No nie, no to będzie żal. Obślin. Jak Postiro wygra każdą, ty, no zajmuję znowuż. Jak Postiro wygra każdą arenę w tym odcinku, to po prostu będzie po prostu żałosne, nie? No jak, no to normalnie sam musi nagrać ten tryb, tak? Bo u siebie na pewno przegra, no ja nie wierzę, żeby u siebie wygrał. No nie ma na to po prostu matematycznie opcji, nie? Dobra, lecimy, kurczę. No, ale w ogóle jestem nad morzem, tak jak mówiłem, bo ci nie mówiłem, nie wiem, bo tak? Była jeszcze próba, znaczy będę nad morzem, jadę na wyjazd 3-dniowy, więc jak ktoś mnie spotka, to będzie śmiesznie. W ogóle ostatnio spotkałem 2 widzów w moim mieście, lol. Znaczy na pewno jednego widza. Jeden to był jego kumpel i nie wierzył, że ja to Cyfer, nie? Także spoko. Pozdrawiam, nie ma jak widzowie na Zadupiu. Spotkać widza na Zadupiu. Zawsze na propsie, tak? Zawsze wiem, że ktoś się tego słucha, że to nie są zbocone wyświetlenia. Dobra, lecimy. Oglądalność ze wsi. I potem masz komentarze. Siema, jestem pierwszy. Siema, jestem pierwszy. Widełki lecisz, Cyfer? Widełki nie lecisz! Widełki w komentarzach. Powinni ten, na Facebooku dodać dla rolników, kurde, widełki. Z całym szacunkiem, mam kurde... Orałbym. Orał! Co mówią gracze hardcora ze wsi, orałbym. Stary oraj. O nie, no najgorzej. Strasznie dużo ludzi teraz zrzuca mnie. To dobrze, Postiro. Chyba ja cię nawet zrzuciłem teraz. Tak, ja ciebie teraz zrzuciłem. No, ale mi masakra nie wchodzi nic teraz. Jak mnie zrzucają, tyrają mnie. Kwadratowa masakra? To niezły sztynk, stary, jak kwadratowa masakra. No gościu. Wręcz zapomniany ląd, bym powiedział. Nieznane krainy. Czyli nawet nieznane krainy przez to. O, tak kurde rzucasz tymi nazwami, że zaraz na Ferajnie wylądujesz. O, sakra. Jeszcze jakie nazwy teraz wymyślić, kurde.
No, bez kappy. Bez kappy, kappa. Nie no, bez kappy, kappa. No i bez jaj! Co za człowiek porąbany w ogóle? 18, 19, szybko jeden kill. Wygrałem! Wygrałem to! O nie! Wygrałem arenę! A dwóch leciało już ode mnie w dół. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie, moi drodzy, tegoż też odcinka i oczywiście zapraszam na kanał Postirola, do którego będziecie mieli... tak, bo nie mam lustrzanego odbicia, właśnie w tym momencie taka przykra sprawa. No i oczywiście napiszcie komentarz, nie wiem, kurczę... Potęgać, na moc potem... Na pochybę posępnego czerepu. Na moc posępnego ciastka napiszcie. I to będzie bardzo kreatywny komentarz. Oczywiście każdy taki komentarz zalajkuje i te sprawy. Także dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.